dalszym ciągu doskonalimy technikę obliczania całek oznaczonych. Mamy fundamentalne twierdzenie i wzór, że całka z funkcji ciągłej, całka oznaczona, czyli od A do B na odcinku, to jest wartość pewnej funkcji pierwotnej do funkcji f małe w punkcie B w górnej granicy całkowania minus wartość tej samej funkcji w dolnej granicy całkowania. Środek jest bardzo dobry. Wszystko polega na tym, by wyznaczyć funkcję pierwotną, albo inaczej całkę nieoznaczoną i wyjąć jedną funkcję z tej rodziny. W jakim jesteśmy miejscu? Otóż już całki proste z prostych funkcji wyznaczaliśmy. Tym razem o twierdzeniu, o całkowaniu, uwaga, o całkowaniu przez części dla całek oznaczonych. Tu będzie pewna wątpliwość, myślę, dla kogoś, bo przecież całkować przez części to już umiemy, już robiliśmy dla całek nieoznaczonych, czyli dla wyznaczania tej funkcji fi. A jednak zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Zacznę jednak od wypisania kilku całek, tym razem całek oznaczonych. Wypisuję całkę z funkcji x razy logarytm naturalny z x dx. Niech wszystko dzieje się na odcinku od 1 do e. Jakbyśmy taką całkę liczyli? Czy mamy już środek? Oczywiście, że mamy. Bierzemy funkcję x logarytm z x, wyznaczamy funkcję pierwotną. Zupełnie z boku gdzieś liczymy całkę nieoznaczoną z x logarytm z x dx i wiemy, jak to się robi. Rozpoznajemy, że robimy to przez części, czyli w tym przypadku będzie to całka z x kwadrat pół pochodna razy logarytm z x. Przygotowuje całkowanie przez części dla całki nieoznaczonej, czyli to się równa x kwadrat pół logarytm naturalny z x minus całka z x kwadrat pół razy pochodna logarytmu 1 przez x dx i sprawa jest prosta. Nie kontynuuję rachunków. Każdy sobie już tę prostą całkę wyliczy i wróci do tego miejsca i napisze tę funkcję pierwotną, którą wyznaczyłem w granicach od 1 do e i całkę wyliczymy, czyli my to umiemy robić. Jeżeli wypiszę inne całki, na przykład całkę z x kwadrat razy sinus x dx od 0 do pi pół, to umiemy taką całkę policzyć? Umiemy. Wypisuję takie całki, dla których całki nieoznaczone liczy się przez części. No więc dwa razy przez części, to wiemy, czyli z boku, czy pod spodem, to nieważne, czy z boku, czy pod spodem, wyznaczymy całkę nieoznaczoną z funkcji, tym razem x kwadrat sinus x dx. Mamy świadomość, że dwa razy przez części, nie liczę, i wyznaczymy całkę nieoznaczoną, weźmiemy jedną funkcję pierwotną, wrócimy w to miejsce i w granicach od 0 do pi pół wyliczymy naszą całkę. W ten sposób zachowamy się poprawnie, no bo mamy takie twierdzenie i tylko trzeba umieć wyliczyć funkcję pierwotną. Analogicznie już nie będę liczył nic, jeżeli mam funkcję x do trzeciej e do x dx od jakiegoś a do b, niech będzie od 0 do 1 równa się. Weźmiemy funkcję, policzymy funkcję pierwotną odpowiednią techniką, całkując przez części i tak samo będzie w innych przypadkach, jeżeli ktoś weźmie funkcję e do x razy sinus x i będzie całkował na odcinku na przykład od 0 do pi, no to też umie już całkować. A jednak będziemy stosowali to podejście i równocześnie, równolegle jeszcze inne, o którym za chwilę. To drugie podejście jest zawarte w formalnym twierdzeniu. Sformułujmy to twierdzenie. Twierdzenie, możemy dać mu nazwę, twierdzenie o całkowaniu przez części, ale teraz trzeba by dodać dla całek oznaczonych. Dla całek oznaczonych. Mieliśmy już to twierdzenie o całkowaniu przez części. Wtedy nie mówiliśmy może tego, ale tamto nazwalibyśmy twierdzeniem o całkowaniu przez części dla całki nieoznaczonej. O co chodzi? Podobnie będzie jak w tamtym właśnie twierdzeniu. Dane są dwie funkcje f i g na odcinku tym razem AB, bo to jest model dla całki oznaczonej. Obydwie funkcje są klasy C1 f
IG należą, i to tak piszemy, C1, to znaczy, że mają pochodne pierwsze i te pochodne są ciągłe. To nie jest takie duże ograniczenie. Wtedy oczywiście funkcje mają pierwsze pochodne, czyli same są ciągłe, czyli też mają całki. I w ogóle te założenia, to już komentowałem, ale powtórzę, żeby pierwsze pochodne były jeszcze ciągłe, naturalne są, bo zaraz te pierwsze pochodne pojawią się pod całką, a ciągłość funkcji gwarantuje nam istnienie całki oznaczonej. No więc nie ma problemów żadnych z istnieniem tego, co tu będzie napisane. Wtedy całka oznaczona od A do B z funkcji f' od x, czyli pochodna funkcji jednej z nich, razy g od x, dx równa się, i teraz uwaga, teraz będzie f od x razy g od x bez prymów w granicach od a do b, i ten zapis oznacza, że to jest wartość tej funkcji w punkcie b minus wartość tej funkcji w punkcie a. Tak jak we wzorze Newtona Leibnica. Minus całka od a do b z f od x razy g prym, czyli pochodna funkcji g dx. I tak wygląda wzór i całe twierdzenie o całkowaniu przestrzeni dla całki oznaczonej. Bardzo podobne do twierdzenia dla całki nieoznaczonej, jednak cały czas piszemy granice całkowania. Dam krótki komentarz, zresztą ten sam, który był przy twierdzeniu o całkowaniu przestrzeni dla całki nieoznaczonej. Skomplikowany wzór, a sprawa jest prosta. Liczymy całkę oznaczoną tym razem z pewnej funkcji. Z jednej funkcji. Ona jest jakaś. Ona może być iloczynem od razu, ale nie musi być iloczynem. Tak jak logarytm x na przykład, jak arcus tangens przestrzeni całkowaliśmy. Otóż jest jedna funkcja. Sztuka polega na tym, żeby tę funkcję przedstawić w postaci takiego iloczynu. Czasem taki algorytm się specjalny stosuje, to w literaturze można znaleźć, ale ja nie sugeruję tego. Czyli przedstawiamy funkcję całkowaną w postaci pochodna jednej funkcji razy druga, założenia wszystkie są spełnione, i wtedy przechodzimy po prawej stronie znaku równości do innej całki. Sztuką jest, żeby tak dobrać ten rozkład, by ta całka była prostsza od wyjściowej, albo przynajmniej porównywalna z nią. To jest idea tego wzoru, a stosowanie jest proste. No więc przedstawić w tej postaci i zapisać przy pomocy prostszej całki. Gdyby ktoś chciał sobie uzasadnić ten wzór, bardzo proszę, szybciutko. Bierzemy całkę od a do b z funkcji f od x razy g od x. Uwaga, tu biorę pochodną nad całym iloczynem dx. To się równa. Ile wynosi całka z takiej funkcji? Stosujemy wzór, twierdzenie Newtona Leibnica. No to jest funkcja pierwotna z tej funkcji. A co jest funkcją pierwotną do tej funkcji? Funkcja, której pochodną jest funkcja całkowana, czyli funkcja f razy g, bo jej pochodną jest funkcja całkowana. Czyli to jest f od x razy g od x w granicach od a do b. To się równa właśnie, to się równa właśnie tyle, bo funkcję pierwotną mamy. A z drugiej strony ta całka jest równa całce od a do b i teraz różniczkuje pod całką, czyli będzie f' od x razy g od x plus, stosujemy regułę na pochodną iloczynu, plus f od x razy g' od x dx na końcu. To się równa, rozpisujemy naszą całkę z sumy funkcji jako sumę całek i mamy całka od a do b. Może tu już symbolicznie zapiszę bez argumentów f' razy g dx plus całka od a do b, i tu też symbolicznie f razy g' dx dopisując. Jak porównamy to wyrażenie z tym wyrażeniem, bo cały czas mamy znaki równości, no to całka od a do b z f' razy g to jest właśnie to wyrażenie minus ta całka, co kończy dowód. Za chwilę przykłady. I przykład, no więc jakie przykłady będą? Takie same przykłady jak dla całkowania przestrzeni dla całki nieoznaczonej, czyli iloczyny, na przykład x razy sinus, x kwadrat razy cosinus, x razy e do 2x, x do trzeciej, logarytm do piątej x. To są funkcje, które całkuje się przestrzeni. Całkowaliśmy przestrzeni dla całek nieoznaczonych i teraz przy oznaczonych podobnie. Weźmy jedną z nich.
Niech to będzie całka z funkcji nietrudnej x razy cosinus x dx. Gdy napisałem całkę nieoznaczoną i kazałbym ją policzyć, no to przez części byśmy liczyli i mamy odruch. A teraz niech będzie oznaczona od razu od zera do pi. Otóż mamy dwa podejścia, to już sygnalizowałem. To pierwsze podejście już też sygnalizowałem, może powtórzę. No więc na dwa sposoby przeliczymy tę całkę. Pierwszy sposób to byłby wzięcie funkcji pierwotnej do tej funkcji i zastosowanie wzoru Newtona-Leibnica, czyli biorę oddzielnie niejako całkę nieoznaczoną z x razy cosinus x dx i wyznaczam ją przez części. Czyli to jest całka z x razy, tu już mam doświadczenie, piszę, że to jest pochodna sinusa x dx, to się równa x razy sinus x minus całka pochodna tego x, to jest 1 i zostaje sinus x dx. To się równa, przepisuję tę funkcję. Proszę zauważyć, że ja tę funkcję muszę przepisywać teraz, a potem będzie troszeczkę inaczej w drugiej metodzie. X razy sinus x minus całka sinusa to jest minus cosinus, czyli plus cosinus x. No plus stała, ale ja nie muszę już tej stałej pisać. I co teraz robimy? No i w tej metodzie całka od 0 do pi z x razy cosinus x dx to się równa, trzeba przepisać funkcję pierwotną, x razy sinus x plus cosinus x i wszystko w granicach od 0 do pi. Wstawiamy pi. Tu będzie pi razy sinus pi jest 0, cosinus pi jest minus 1. Minus, wstawiamy 0, to się wyzeruje. Cosinus 0 jest 1, czyli minus 1. To się równa minus 2. Wyliczyliśmy tak jak trzeba. A teraz nie o tym, nie o tej metodzie, ale ten sam przykład w drugiej metodzie, czyli zastosujemy twierdzenie o całkowaniu przez części dla całki oznaczonej i popatrzmy jak to idzie. Otóż ten sam przykład, jeszcze raz. X razy cosinus x dx. I teraz kontynuujemy rachunek, równa się i trzymamy niejako całkę oznaczoną przez części, czyli to jest od 0 do pi, przygotowuję całkowanie przez części, x razy, analogicznie się zachowuje, tu sobie piszę pochodną sinusa, już mam ten model pod całką, że to jest pochodna jednej funkcji razy druga. Nic nadzwyczajnego się nie stało. I teraz to się równa x razy sinus x, ale już w granicach od 0 do pi minus całka od 0 do pi, trzymamy granicę całkowania, pochodna tego x 1 i zostało sinus x dx. To się równa. I teraz już nie musimy kontynuować i przepisywać tak jak tu było x sinus x, tylko wyliczymy tę wartość. Wstawiamy pi. Jak wstawimy pi, to będzie pi sinus pi 0. Wstawimy minus 0 w odjemniku 0, czyli ten składnik cały jest zerem i to upraszcza rachunki. To się równa, jesteśmy już tu, minus sinus x, pochodna będzie minus, pochodna sinusa jest minus cosinus, czyli plus cosinus x w granicach od 0 do pi. Stosujemy wzór Newtona-Leibnica, to się równa cosinus pi minus 1, minus cosinus 0 minus 1 równa się minus 2. Otóż ten przykład pokazuje, że rachunki są trochę prostsze. Szczególnie, jeżeli będziemy mieli taką sytuację, na przykład będzie całka z x do trzeciej logarytm kwadrat x dx i w granicach od 1 do e, powiedzmy. Otóż taką całkę całkujemy przez części. Ile razy przez części? No, ze względu na ten logarytm pod kwadratem, dwa razy przez części. Proszę sobie wyobrazić, że w pewnym miejscu będzie pierwsze całkowanie przez części i już tę wartość, stosując tę drugą technikę, czyli twierdzenie o całkowaniu przez części dla całki oznaczone, już będziemy ten fragment wyliczać. To nie zawsze będzie zero, ale to będzie liczba. A jak liczba, to potem już w dalszych rachunkach ta liczba będzie się powtarzała nie jako taka kolubryna, duża funkcja w zapisie, tylko konkretna liczba i to będzie prostsze. No więc zdecydowanie polecam
tę technikę całkowania przez części dla całki oznaczonej. Może jeszcze jeden przykład za chwilę. I na koniec przykład prosty, ale taki, by dwukrotnie całkować przez części i zobaczymy, jak idą rachunki. Od razu zaproponuję tę drugą technikę, to znaczy stosowanie bezpośrednio twierdzenia o całkowaniu przez części dla całki oznaczonej. Znany dobrze przykład, już przetrenowany, całka z e do x razy sinus x. Biorę współczynniki tu jeden, żeby prościej się całkowało i rachunki, żeby były proste. Całka ma być oznaczona. Weźmy od 0 do pi. To się równa. No więc ruszamy od razu z całkowaniem przez części i to dla całki oznaczonej. Czyli przygotowuję najpierw ten rozkład. To jest od 0 do pi. Muszę pilnować granic, czyli na przykład e do x razy pochodna minus kosinusa x i to jest dobrze. Dobrze, to się równa. Minus e do x razy kosinus x. Stosujemy twierdzenie o całkowaniu przez części dla całki oznaczonej od 0 do pi i będzie minus całka. Pochodna e do x to jest e do x razy minus kosinus, czyli tu będzie plus kosinus x dx. I cały czas trzymamy granicę całkowania od 0 do pi. To jest pierwsze całkowanie. I teraz już nie będziemy przepisywać tej funkcji w drugim całkowaniu, które nas tu czeka, tylko wyliczymy tę liczbę. Czyli wstawiamy tu pi, no więc będzie minus e do pi, kosinus pi to jest minus 1, czyli będzie plus e do pi. Jak wstawimy 0, to będzie minus minus, czyli plus e do zerowej 1 i kosinus jest 1. Zakładam, że się nie pomyliłem, ale to trzeba sprawdzić. Plus, czyli mamy e do pi plus 1 plus i żeby nie przepisywać tego wszystkiego, to zamiast tego kosinusa już w tym miejscu napiszę sobie, że to jest pochodna sinusa. I mam przygotowane całkowanie drugie przez części dla całki oznaczonej, czyli będzie funkcja e do x razy ten sinus plus e do x razy sinus x w granicach od 0 do pi minus całka od 0 do pi, trzymamy granicę całkowania, pochodna e do x jest e do x razy sinus x dx. To się równa. Mamy e do pi, ciągle przy założeniu, że tu nie ma błędu w rachunkach. Wyliczymy teraz tę wielkość. No więc jak wstawimy pi w miejsce tego x, to się wyzeruje. Jak wstawimy 0, też się wyzeruje. Czyli to wszystko jest zerem. Czyli jest minus całka od 0 do pi z e do x sinus x dx. No i teraz wiemy, co się stanie. Mamy tę samą całkę, która była na starcie, ale ze znakiem minus. Przenosimy ją na lewą stronę i mamy dwie całki od 0, te, które liczymy z e do x sinus x dx równa się e do pi plus jedność. No więc sama całka jest od 0 do pi e do x sinus x dzielimy przez 2 równa się 1 druga e do pi plus 1. I w ten sposób rachunki są prostsze. Podsumujmy. Mamy twierdzenia 2 o całkowaniu przez części. Jedno dla całki nieoznaczonej, jedno dla całki oznaczonej. One są w formie i zapisie podobne. Pierwsze stosujemy do całki od A do B z funkcji f od x dx. W jaki sposób? Niejako z boku liczymy całkę nieoznaczoną z funkcji f, czyli wybieramy funkcję pierwotną i bierzemy ją, liczymy przez części, jeżeli ta funkcja całkuje się przez części od A do B. A druga technika zalecana, zwłaszcza przy wielokrotnym całkowaniu przez części danej funkcji, że stosujemy twierdzenie o całkowaniu przez części dla całki oznaczonej. I to jest tak, że kontynuujemy rachunki z całką oznaczoną i tam, gdzie jest ten iloczyn f od x razy g od x po prawej stronie znaku równości, to od razu nie kontynuujemy przepisywania tej funkcji, tylko bierzemy w granicach od a do b. To tak upraszczając.